Nasz świat pędzi. My pędzimy razem ze światem. Nasz świat pędzi. Olsuz mert bu gerdes mert kısmak. Ne karşıyız mı zaten biz mertin? Biz mert karşışan. Nasz świat pędzi. My pędzimy razem ze światem. Konsekwencje tego pędu są olbrzymie. Lawinowy przyrost zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Chorób psychosomatycznych, takich jak bezsenność, zaburzenia układu trawiennego czy zaburzenia funkcji seksualnych. Wzrost uzależnień i samobójstw. Co się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi? Czy naprawdę jesteśmy skazani na takie życie? A może jest na to sposób? Sposób na życie bardziej zrównoważone, dobre, pełne bliskich relacji i miłości. Sposób na zdrowsze życie. Sześć lat temu przeżyłem kryzys. Będąc u szczytu kariery zawodowej, poczułem, że dalej już tak nie można. Że to, co robię, nie ma sensu, a moje ciało i umysł odmawiały coraz częściej posłuszeństwa. Potworny, nieokreślony lęk, smutek, brak energii, a z drugiej strony rosnące wymagania i terminy. Wymagania zewnętrzne od współpracowników i rodziny, ale też wewnętrzne. Musisz wziąć się w garść, dasz radę, to przejściowe. Na szczęście wziąłem sprawy w swoje ręce. Znalazłem książkę, która skierowała mnie na ścieżkę medytacji. Badania naukowe potwierdzają jednoznacznie, że medytacja może pomagać w wielu problemach psychicznych i psychosomatycznych. Zacząłem medytować. Codziennie i regularnie. Pomogło. Zmieniło moje życie. Dziś jestem spokojniejszy. Szczęśliwszy. Żyję swoim życiem. I ciągle medytuję. Ten film dotyczy medytacji. Jest wiele nazw, które się z nią wiążą. Uważność, mindfulness, dostrojenie do życia. Zaprosiliśmy nauczycieli medytacji i poprosiliśmy ich o odpowiedź na kilka pytań. O co? Może też jesteś w takiej sytuacji. Może czujesz, że twoje życie ci ucieka. Może żyjesz w lęku, smutku, bólu. Może nie chcesz całe życie przyjmować lekarstw. Ten film to pierwszy krok na twojej ścieżce medytacji. Oczywiście, jeśli tego chcesz. Uważność to takie pełniejsze doświadczanie życia. Tego, co dzieje się w danym momencie ze mną, czyli z moim ciałem, moimi myślami, emocjami, ale też tego wszystkiego, co dzieje się wokół mnie, czyli w relacji z drugą osobą, w relacji z otoczeniem poprzez kontakt zmysłowy, wszystkimi zmysłami, czyli to, co słyszę, widzę, czuję, czego dotykam. Bardzo pełne, świadome skupienie się na tym, czego doświadczam w danym momencie. Używam określenia dostrojenie do procesu życia.
czyli usunięcie wszelkich, albo tak bardzo jak się da, barier między mną, a tym, co naturalne. A rytmem oddechu, a doznaniami w ciele, a byciem w konkretnym środowisku. Pełniejsze bycie tu i teraz. Medytacja prowadzi do doświadczenia emocji, które są nieosiągalne bez medytacji. Na przykład taką emocją jest coś, co w klasycznie w buddyzmie nazywa się bezstronnością. Natomiast ja wolę to nazywać wolnością, bo jest to stan emocjonalny, którego nigdy nie doświadczyłem poza medytacją. Jest to taki stan stuprocentowej zgody na wszystko, co się wydarza. Więc nawet konceptualnie, jak myślimy o stanie emocjonalnym, stuprocentowej zgody na wszystko, co się wydarza, no to to jest też pełna wolność, tak? My nie chcemy absolutnie nic zmieniać, nawet maleńkiego fragmencika, nawet atomu w nas, nawet najmniejszej tonacji emocjonalnej. Wszystko jest w jakimś sensie doskonałe w takiej chwili. Trening uważności nie opiera się na wyeliminowaniu myśli czy emocji. Rzeczywistość nie pozwala nam na to. Zresztą nie o to chodzi. Praktykę uważności można porównać do nieba, pełnego chmur, które reprezentują myśli i uczucia. Jedyne co musisz zrobić, to usiąść i obserwować te chmury. Proste, prawda? Jeszcze bardzo mocno wzmacnia się świadomość tego, co robimy. Drugie, nie angażujemy się tak bardzo w działania ego. Trzecie, wytwarza się coś w rodzaju naturalnej, medytacyjnej przestrzeni między nami a zdarzeniami. Jeśli coś takiego się wydarzy, nie dajemy się tak szybko pochwycić przez wydarzenia, nie jesteśmy ich niewolnikami. Nie dajemy się tak szybko pochwycić przez stany emocjonalne. Nie jest tak łatwo zamontować w nas impulsy, między innymi takie, jakie montuje w nas choćby reklama, czyli mniejsze lub większe żądze, mniejsze lub większe sugestie, że mamy być doskonali, że mamy osiągnąć sukces. Doskonałość ten sukces ma wyglądać w bardzo konkretny sposób. Więc w skrócie stajemy się wolnymi ludźmi. Praktyka uważności i to, co w moim życiu się dzięki niej zadziało, wpłynęło też na moje decyzje zawodowe, na odejście z firmy, w której wtedy pracowałam, na trochę przewartościowanie tego wszystkiego, co dla mnie już jest ważne. Tak, widzę bardzo wyraźne zmiany, czy jest zwykle inaczej w tej godzinie czy dwóch niż przed. Są zwykle zmiany emocjonalne, czyli dużo takiego spokoju jest, brak podrażnień psychicznych albo dużo mniejsze podrażnienia psychiczne, brak pragnień, fizyczne takie poczucie, takiego dobrostanu w ciele, nie ma zbyt wielu napięć wtedy, ale to samo dokładnie można, i często to się zdarza, można osiągnąć w codziennym życiu, bez siadania. To jest ta medytacja uważności, czyli takie bardzo mocno skoncentrowane też na samopoznaniu. Na poznaniu tego, jak zachowuje się moje ciało, na poznaniu tego, jak zachowują się moje myśli, jak są połączone z jakimi emocjami, jak te emocje znowu wpływają zwrotnie na ciało. No to jesteśmy jednym organizmem i nasz umysł i ciało w jedną i w drugą stronę na siebie wpływają. Ktoś, kto nigdy nie podejmie żadnej praktyki medytacyjnej lub filozoficznej, nie ma na to żadnych szans. Może komuś takiemu się wydawać, że to on decyduje o swoim życiu, że no, jest całkiem możliwe, że będzie odnosił sukcesy w tym konwencjonalnym tego słowa znaczeniu. Na przykład zarabiał dużo pieniędzy, awansował, ale prędzej czy później zetknie się z taką sytuacją egzystencjalną, typu choroba, śmierć, odejście od bliskiego, w której okaże się, że jedyną naszą siłą jest nasz poprzedni trening w byciu świadomym. Zamartwiamy się tym, co znajduje się na naszym niebie, lub gonimy za chmurami, zapominając o idei czystej obserwacji ich ruchu. Oczywiście całe to zamieszanie jeszcze bardziej wyczerpuje. Tak więc trening uważności opiera się na zmianie naszych relacji z przemijającymi myślami i uczuciami. Jest nauką obserwowania ich z większej perspektywy. Gdy to już zrobimy, naturalnie odnajdziemy wewnętrzny spokój.
Jeżeli chodzi o praktykę uważności, to ona ma takie dwa filary. Jest praktyka formalna, bardzo istotne ćwiczenie formalne, to jest medytacja w pozycji siedzącej. Siadam wygodnie, z plecami wyprostowanymi, nie napiętymi, tak żeby móc w tej pozycji wysiedzieć kilkadziesiąt minut lub chociaż kilkanaście. Na początek sprawdzam, jaka jest pozycja mojego ciała, jak czuję ciało. Później koncentruję się na oddechu, który w ogóle jest taką bazą uważności, więc sprawdzam, jak ten oddech płynie. Też go nie modyfikuję w żaden sposób. Nie spowalniam, nie pogłębiam. Taki, jak jest w danym momencie, jest dokładnie taki, jakiego potrzebuje mój organizm, bo taki, jaki po prostu, jak teraz płynie. I ja go obserwuję. Wpływa powietrze, wypływa. Ma jakąś długość, jakąś temperaturę, porusza jakimiś częściami mojego ciała. Dzięki oddechowi tak zakotwiczę się, można powiedzieć, w teraźniejszości, w tym, że jestem tutaj. Podczas medytacji siedzącej pojawia nam się w głowie mnóstwo myśli. Dostrzegam je. Nie odpycham na siłę, nie walczę z nimi, tylko zauważam i pozwalam odpłynąć. Dostrzegamy też emocje, które się pojawiają, czy w związku z tymi myślami, czy w związku z samą medytacją. Może być irytacja, to może być jakieś właśnie zniecierpliwienie, kiedy to się skończy, albo że to jest nudne i już mi coś nie pasuje. Nawet takie emocje mogą się pojawiać i zauważamy. Nie jest nic złego w tym, że one się pojawiają. Emocje są naturalnym elementem, naturalną częścią naszego życia. To jest całe spektrum, właściwie nieograniczone spektrum praktyki nieformalnej. Czyli takiej, która towarzyszy nam każdego dnia. To jest nawet, tak jak w tej chwili rozmawiamy, zauważenie przez moment tego, jak płynie oddech. To jest zauważenie, że siedzę na krześle, moje plecy opierają się na oparcie krzesła, a stopy są na podłodze. To może być mycie zębów uważne i dostrzeganie tego, że trzymam szczoteczkę, że ona dotyka zębów, dziąseł, że powoli tworzy się piana, jaki ona ma smak, jaką konsystencję. To jest uważne jedzenie, czyli zwracanie takie bardziej szczegółowe, takie baczne na to, jaki smak, jaki zapach, jaką konsystencję, jaki kolor, jaki ciężar ma posiłek, który jemy, jakie dźwięki wydaje, kiedy go gryziemy. Staram się jak najczęściej być uważnym na przykład pierwiastków, które są tradycyjnym i buddyjskim i zachodnim przedmiotem medytacji, pierwiastek ognia, ziemi, wody i powietrza, czyli na przykład ciepła w ciele, zimna w ciele, płynności w ciele, wilgotności, wietrze, które dotyka skóry mojej twarzy. Jeszcze nam się jak najczęściej schodzić ze świata przedmiotów w świat bezpośredni. I robię to zawsze, kiedy pamiętam. I to nie chodzi o to, żeby to trwało jakoś strasznie długo. Wystarczy nawet dosłownie zwrócenie uwagi, jeżeli chodzi o oddech, to nawet dostrzeżenie dwóch, trzech wdechów, wydechów daje nam takie zatrzymanie i aha, w porządku. Jestem tutaj fizycznie, ale też mentalnie jestem w tej chwili. Czasem zapominamy o tej idei, to normalne, lecz dopóki będziemy sobie przypominać, oto jestem, z powrotem wpatruję się w moje niebo, po prostu obserwuję przemijające chmury, zaznamy głębokiego spokoju i odprężenia ciała i umysłu. Coraz więcej w Polsce mamy podręczników do treningów uważności, takich 8-tygodniowych kursów. Jest takim najbardziej bazowym, najlepiej też przebadanym i potwierdzonym naukowo jako skuteczny jest kurs MBSR, czyli redukcji stresu na bazie uważności, stworzony przez Kabat-Zinna. W życiu każdego z nas są trudne obszary i rzeczy, które być może chcielibyśmy, żeby były inne, ale też w życiu każdego z nas, jestem pewna, że w życiu każdego z nas znajdują się przestrzenie, które jesteśmy, których czasem dostrzegamy, a które są piękne i za co możemy być wdzięczni. Yeah.
ways, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is where I heal my mind. This is my church. This is where I heal my hurts. My hurts. It's in the world I've become, contained in the hum between voice and drum. Justice of cause and effect, respect, love, compassion. This is my church. This is where I heal my hurts. For tonight. It's in change.